Myślę, że jest coś w tym, że porażki lub remisy, gdzie drużyna była zdecydowanie lepsza w danym spotkaniu, powodują, że ta wiara w ostateczny sukces wymyka się. Ale myślę, że na tyle dobrze sztab szkoleniowy popracował nad naszymi głowami, że cały czas jesteśmy dobrej myśli. I chociażby w meczu ostatnim z Bytowią pokazaliśmy, mimo osłabienia, bo nie było dwóch podstawowych zawodników w tym spotkaniu, daliśmy radę i cały czas wierzymy w to, że tą drużynę stać na to, aby z każdym przeciwnikiem w tej lidze wygrywała. W niedzielę na Arenę Lublin przyjedzie Hutnik Kraków, czyli rywal, z którym macie pewne rachunki do wyrównania. A relacje na linii Motor-Hutnik od kilku miesięcy były bardzo napięte. Zgodzisz się, że to dodaje niedzielnemu spotkaniu dodatkowej pikanterii? Myślę, że tak, zdecydowanie. Właśnie to napięcie pod koniec poprzedniego sezonu, gdzie nie było wiadomo, kto awansuje. Te wszystkie ataki ze strony Hutnika w stronę Motoru były nie fair. My wtedy mieliśmy ogromną sportową złość i żałowaliśmy, że nie mogliśmy dokończyć wtedy tej ligi i przede wszystkim meczu z Hutnikiem Nowa Huta tutaj na własnym boisku. Okej, jest nowy sezon, wyższa liga. Szkoda, że kibiców nie będzie na trybunach, bo myślę, że byłoby bardzo, bardzo gorąco, ale my jako zawodnicy Motoru na pewno będziemy chcieli coś udowodnić, pokazać rywalom z Nowej Huty, że awans drużyny Motoru Lublin do wyższej ligi był sprawiedliwy, ale abstrahując od tej całej sytuacji, to jest kolejny mecz dla nas, gdzie do zgarnięcia są 3 punkty. Jeśli chcemy cieszyć się z tych 3 odniesionych w ostatnim meczu z Bytowią, no to musimy dopisać kolejne z rywalem z Nowej Huty i myślę, że naprawdę ten 2-mecz komplet punktów może pokazać, że trzeba do końca trzymać kciuki za naszą drużynę. Biorąc pod uwagę te wszystkie dodatkowe smaczki, można powiedzieć, że czeka nas jeden z najgorętszych meczów obecnego sezonu w drugiej lidze? Myślę, że nie. Myślę, że nie. Na pewno będą przed nami równie atrakcyjne mecze, ale na dzień dzisiejszy musimy sobie powiedzieć, że dla nas to jest najważniejszy mecz. Nie ma ważniejszego, bo tak jak wcześniej odpowiedziałem, żeby cieszyć się z tych ostatnich 3 punktów, to musimy dopisać kolejne w meczu u siebie i nie skupiać się na tym, co będzie za tydzień, za 2 tygodnie. No, zresztą od samego początku sezonu do tego tak podchodzimy, że każdy najbliższy mecz jest najważniejszy i w dniu dzisiejszym myślimy tylko o Hutniku i o tym, aby na własnym boisku pokazać wyższość i zdobyć komplet punktów. W poprzednim sezonie Motor też miał niemrawy początek, a jednak od pewnego momentu zespół zaczął regularnie punktować. Czy w tym sezonie scenariusz może być podobny i czego drużyna potrzebuje, żeby regularnie punktować? No w tej chwili wszyscy musimy trzymać kciuki, żeby tak było jak w poprzednim sezonie, że ten początek był niemrawy. Jak to się mówi po piłkarsku, odpaliliśmy po jakimś czasie i złapaliśmy serię zwycięstw, w których wygrywaliśmy, dopisywaliśmy 3 punkty. Myślę, że żeby było podobnie, musimy bardzo podobnie myśleć jak wtedy. Najważniejsza w tej lidze jest seria. Nam się jeszcze nie udało do takiej serii dojść, bo nawet kiedy wygrywamy spotkanie, to kolejne albo remisujemy, albo niestety przegrywamy, więc tu jeszcze raz mogę podkreślić, jak ważny mecz będzie ten niedzielny z Hutnikiem, bo być może właśnie teraz naszej drużynie jest potrzebna seria, potrzebne jest zwycięstwo po wcześniejszym zwycięstwie i myślę, że wtedy na pewno tej drużynie doda to jeszcze większych skrzydeł. Nowy dyrektor sportowy Motoru w wywiadzie dla klubowych mediów powiedział, że do końca roku daje sobie czas na to, by poznać drużynę i przekonać się, którzy zawodnicy dają nadzieję na jej rozwój.
Być może więc już w zimie w zespole może dojść do małego wietrzenia szatni. Czy wśród piłkarzy wyzwala to dodatkową motywację do pokazania się i przekonania do siebie nowych włodarzy klubu? Powiem tak, że jeśli zawodnicy by tak myśleli, to myślę, że nie mają czego szukać w profesjonalnym sporcie. Jeśli my chcemy się skupiać na tym, żeby pokazać się z dobrej strony nowej osobie, która przyszła do klubu, to ja mam pytanie, co do tej pory ci zawodnicy robili. Myślę, że osoba Michała Żewakowa może pomóc tylko w doświadczeniu, budowaniu tej drużyny, tego klubu, a my zawodnicy uważam, że tak samo musimy pracować, tak samo się pokazywać, jak to było przed przyjściem dyrektora sportowego.